W uroczystość Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego Lwowska Wspólnota Rzymskokatolicka, którą opiekują się ojcowie dominikani, zebrała się na odpuście parafialnym. Niestety mszę świętą celebrowano znowu poza ścianami świątyni zabranej u rzymokatolików. Wierni zebrali się w sali kurii metropolitalnej. Na początku było poświęcenie świec. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, który również wygłosił kazanie. Koncelebrowali ojcowie dominikani i księża z parafii lwowskich. Zwracając się do zgromadzonych, biskup Edward wezwał do modlitwy o powrót świątyni. Biskup podkreślił, że święto Matki Bożej Gromnicznej jest dla nas wszystkich wspaniałą okazją do spojrzenia na swoje powołanie do udziału w zbawieniu. Jedyną drogą do pokoju jest przyjęcie Jezusa w świątyni, jak starzec Symeon. Przypomnę, że jeszcze 5 lutego 2019 roku na podstawie decyzji Rady Kapłanów arcybiskup i metropolita lwowski Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego Ihor zlikwidował parafię Matki Bożej Gromnicznej Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego, a sama świątynia miała wrócić do prawowitych właścicieli, czyli do archidiecezji lwowskiej w Ukrainie. Stolica Apostolska zatwierdziła decyzję metropolitów lwowskich obu obrządków w sprawie kanonicznego powrotu świątyni do Kościoła Rzymskokatolickiego. Jednak wspólnota parafialna Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego nie zaakceptowała tej decyzji swoich hierarchów. Od tego czasu ani katolicy obrządku łacińskiego, ani katolicy obrządku wschodniego nie mogą sprawować w tym kościele liturgii. A do dziś nie wiadomo nawet, czy prawdziwy kapłan sprawuje liturgię dla wspólnoty, która aktualnie zbiera się w kościele i utrzymuje świątynię.